Koniec wieprza. Lud zamieszkujący ziemię wieprza ma już dość wysokich podatków i gotuje się do powstania przeciwko ciemięscy. Wybiła godzina pomsty za śmierć lorda Wełnowora. Jeśli pokonasz wrogów w tej bitwie, szale zwycięstwa w całej wojnie przechylą się na naszą stronę. Nakazano ci opanować ostatnie hrabstwo wieprza i oblegać jego warowną siedzibę. Raz już zdobyłeś ten zamek szturmem. Tym razem jednak zadanie nie będzie tak łatwe, gdyż wszystkie zniszczenia zostały usunięte, a garnizon obrońców jest teraz znacznie większy. Nasz prosty, bezpośredni atak taranem wtedy okazał się skuteczny, ale teraz może nie wystarczyć. Zbuduj kilka wież oblężniczych i spróbuj sforsować mur zamczyska. Czy mi się wydaje, czy zrobimy powtórkę z rozrywki? Widzimy, jak to wszystko jest ustalone. Naszych wojsk jest od chuja i jeszcze troszkę. Zniszczymy tą część. Przynajmniej mam nadzieję, to zrobimy. Tak jest, szef. Pyk. Wszystkie jednostki. Dokąd tym razem? Tok, mój władco. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Tu. Ależ to spory kawał drogi. Tak. Ruszać się, psy. W sumie, żeby być to bardzo ciężka walka. Ja nie wiem, czy to, co ja teraz robię, to jest dobrze przemyślane. Co tak dalej? Wiadomość od wieprza. Uciekaj, kurczaku, bo ci przytnę skrzydełka. Faktycznie ma tych jednostek w chuj w pizdu jeszcze trochę. Nie wiem, czy tym razem to się uda, tym bardziej, że... mamy tylko dwóch. Ach, to tylko taki mały kawałek. Wieża przygotowana do oblężenia. Nie wiem, kurde, drabiniarze. Okej, okay, serce. Mamy iść aż tak daleko? Czego ci trzeba? Tutaj? Co tak daleko? Mój łuk będzie ci służył. Kawałek drogi. Zobaczymy. Przednim razem taktyka wyszła. Miałaby tym razem nie wyjść. Dużo tu jest jednostek. Okej. My nie mamy czasu do końca. Najważniejsze, żeby wykorzystać wszystko, co tutaj jest. Tak jest, szef. Ruchy, ruchy! No, wysyła co jakiś czas jednostki, więc to jest dla mnie tylko plus. Kilka jednostek mniej. My się z wszystkim przenosimy tutaj, bo patrzcie, nie? Dlaczego ja chcę uderzyć stąd? Przekopać te mury, no dobra, to będą straty, ale jak zrobimy już wyrwę i ruszymy na króla, to już... No, to nie ma znaczenia. Nawet się nie zorientują, że już są sztuki. Już są. Nadchodzi. Przecież oni są tu. Ruszaj się, psy. Ruchy. No i widzicie, on pewnie wysłał w chuj więcej jednostek, ale jak moje ruszyły naraz wszystko. Nadchodzi. Chłopaki, rozdepczeni. Ruszaj się, psy. My są pałka. Wieża przygotowana do obrężenia. Teraz to jest śmieszne, ale sobie tą grupką powybijam wszystko to, co mi wysyła. Im mniej wojsk będzie on miał w środku, tym dla mnie lepiej.
wieża przygotowana do obejrzenia. Chociaż z tym mogę mieć teraz problem. Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Ruchy, ruchy. Nadchodzi. Ja mam wszystko na te 10 jednostek. Ale jak jest z skinu, to też się nie zostanie. Wiadomość od Sir Długoręki. Nikt nie może nas powstrzymać. Odbiliśmy z rąk wroga kolejne hrabstwo. Ruszać. Ruchy, ruchy. Nadchodzimy. Ruszać. Ruchy, ruchy. Wieża przygotowana do oblężenia. Czekaj. Nadchodzimy. No i to mi nie wyszło. Taran gotowy. Dobra. Trudno. Zajmijmy się tym, co jest tutaj. Czy drabiniarze mogą się robić? Nie. Ale drabiniarze będą na coś uwagi. Dobra, zapiszmy. Zapisywanie. I... Mamy iść aż tak daleko? Uwagę. Możesz na nas liczyć. Teraz musimy się dostać. Gdzie jest moja łopata? Dokąd idziemy? Tu. Wystarczy już? Ta głęboka? Dokąd tym razem? To zobaczę sobie ubrań. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Buty przemakają. Gdzie jest moja łopata? Możesz na nas liczyć. To znaczy już na głębokości. Dokąd idziemy? Zobaczę sobie ubrań. Tak jest. Zdarzę, co zapatrzę na robotę? Nie znoszę fosy. My są fałkarze. To świetnie kopanie fosy. Czego ci trzeba? Co za parszywa robota? Zawsze twoje buty przemakają. Dokąd tym razem? Gdzie jest moja łopata? Koniec tej niszczą. Wieża przygotowana do oblężenia. Wieża oblężenia. Może to i szkoda, ale cóż, nieważne. Najważniejsze dla nas jest wybić, kurde, chociaż tutaj. Wybić tą wieżę. To będzie chyba najskuteczniejsze, najszybsze rozwiązanie. Chyba jesteśmy gotowi. Pędzę najszybciej jak mogę. Wracamy do domu? Już się robi, sir. Okej, sir. Oczywiście. Biegajcie teraz. Powiedz tylko, co tutaj mamy zrobić. Tak głęboko łapać włosy. Dobra, przyspieszymy troszkę. Możesz na nas liczyć. Będę najszybciej jak mogę. Cofać się. Cofać się. Co mamy zrobić? Cofać się. Zmiana planu, ale przynajmniej. Pozbyliśmy się tutaj zasieków i pierdołów. Jest teraz szansa, o czym kurwa nie pomyślę. Mój błąd. Ale byśmy się pierdolili na minę. Dobra. Nie jest źle. Jest ok. Dobra, no to co? Możesz na to sobie ubrać. Tak jest, nie znoszę. Co za dokąd cię ruszają buty? Przesadzaj, jest moja łopata. Wystarczy już? Tak głęboko kosztować włosy. Po prostu będę was zbierał przez kubkę. Teraz też nie ma sensu. Przemakają. Możesz na to, jest moja łopata. Dokąd cię? Wystarczy już? Tak głęboko kosztować włosy. Dokąd cię? Zobaczę sobie ubrań. My są pałki. Nie znoszę. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Musicie dojść do końca. Ugramy. Wierzyłem, przyjdziemy. Świetnie, kopanie. Już jesteśmy tutaj. Kopanie wyszło. Wysyłam kolejne. Co za wejście? Sensu. Dokąd tym razem? Zobaczę sobie uwagę. Czemu? Nie znaczy. Tak jest. Co za? Dobra, to jest może głupota, ale ruszajcie teraz wszyscy. Świetnie kopanie fosy. Tak. Czego ci trzeba? Co za bez kuszników? Potrzebujesz nie znasz. Kopanie.
Nie znoszę. O, świetny kompanie. Co za fałszywa robota. Czego ci trzeba? Nie znoszę. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Czego? Nie znoszę. Tak, świetny kompanie. Nie będę ty pilet. Co za nie znoszę. Czego ci trzeba? No i oczywiście nie tam. Chcecie się do tego jest dobrze, to pierwszy dan. Jak dojdziemy, to będzie kurde cyfr. Kopeć, dobrze wam idzie. Dobrze wam idzie. Jest kopanie, jest impreza. O kurde. To jest trochę straszne. Boję się, że kurde stracę wszystkie jednostki, to będzie kurde. Dobrze wam idzie. Dobrze wam idzie. Bardzo dobrze wam idzie. Jesteśmy coraz bliżej. Jesteście coraz bliżej. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Coraz lepiej. Coraz dalej. Kroczek po kroczku. Dobrze. Kurwa. Robimy to. Chłopaki, robicie to. Jest. Nie. Idźcie dalej. Idźcie tu. O, patrz. Kurwa, i tak jest za szybko. Tak, to jest Boże, a i tak jest szybko. Kurde, malaki. Dojdźcie tutaj. Dojdźcie do tych, kurde, was proszę. Będzie zajebiście. Dobrze, już jest bliżutko. Jeszcze tylko parę pikselitów. Jeszcze tylko parę kroczków. Bardzo dobrze. Jest! Możecie to napierdzić. Dobra. Ile nam to tego wojska zostało? Niewiele. Panowie. Wszystko albo nic. Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Już są. Jakieś polecenia? Pozycja agresywna. Zaranie, broń! Pozycja agresywna. Wyruszamy! Powiedz tylko, co mamy zrobić. Pokaz mas. Dobra, przyspieszmy. A co teraz się będzie odpierdalać, to będzie kurwa... masakra. Nasza grupka. Do Polski. Nasza grupka. Do Polski. Nasza grupka. Do Polski. Nasza grupka. Do Polski. Zdajemy do reszty. Do Polski. Karbować z szafu. Dokąd?
Tutaj już są. Ruszam. Tak jest. Nie są pałki. Poczekaj, aż ogień zejdzie. Wtedy wchodzicie w króla, jak kuda z masła. Jak kuda z ciasto! Ruszamy! I to już jest wygrane. Dziękuję! Jeszcze trochę wojska nas zostało. Uważam to za trochę spore sukcesy. Popatrzcie, nawet jego głowa to jest. 6 wieprzu. 89% jednostek straconych. Oto wieprz zginął od ostrza twego miecza i już tylko wilk stał na drodze do ostatecznego zwycięstwa. Kiedy pył bitewny osiadł, dotarł do ciebie posłaniec z wieścią, że ser Długoręka z królem opanowali kolejne ziemie. Pętla wokół szyi wilka coraz bardziej się zaciskała. To by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Jeżeli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, walnijcie komentarz, cokolwiek. I tak tego nie robicie. Tylko nie umiem. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.